7 i 8 maja gmina Police wzięła udział w szczecińskim pikniku nad Odrą. To największa impreza plenerowa na Pomorzu Zachodnim, a także najliczniej odwiedzane targi turystyczne w Polsce. Stało się tradycją, że już co roku reprezentujemy gminę Police na pikniku nad Odrą i w tym roku jest również takie nasze stoisko, to gdzie prezentujemy walory turystyczne. Jest bardzo duże zainteresowanie. To, że gmina Police uczestniczy w tym pikniku, reprezentuje gminę i cieszy się to bardzo, bardzo dużym powodzeniem. W tym roku gmina Police prezentowała swe walory historyczne. Z racji bliskości granicy polsko-niemieckiej i miasta partnerskiego Pasewalk był prezentowany potencjał współpracy transgranicznej oraz walory turystyczne regionu i wspólny potencjał gospodarczy. Piknik nad Odrą to regionalne targi turystyczne połączone z występami artystycznymi, ofertą kulinarną i atrakcjami dla dzieci. W tym roku wzięło w nim udział 150 polskich i zagranicznych wystawców. Na stoiskach firmy i samorządy prezentowały swe dokonania, walory turystyczne i produkty regionalne. W dniach 21 i 22 maja na wodach Zalewu Szczecińskiego odbyły się regaty rozpoczynające sezon żeglarski. Portem regat była marina w Trzebieży, gdzie 22 maja uroczyście zakończono zmagania. W uroczystości będącej podsumowaniem uczestniczył m.in. burmistrz Polic Władysław Diakun. Dusza człowieka jest bardzo spokojna i raduje się dlatego, że jest tylu młodych żeglarzy, tylu młodych adeptów, także dalej, panie prezesie, chyba żeglarstwo tu nie zaginie, tylko się będzie rozwijać. I gratuluję wam za to również. Tak, również gratuluję rodzicom, że mają takich podopiecznych żeglarzy młodych, którzy przyjechali tu do Trzebieży, bo jak już mówiłem kiedyś, komu zależy, to szybko jedzie do Trzebieży i pływa od Trzebieży. Także wszystko jest tu wspaniałe. Część nagród ufundowała gmina Police. W kategorii regat o puchar burmistrza Polic wśród dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Maja Wojciechowska, drugie Karolina Gajda, trzecie Jagoda Wiśniewska. W czasie uroczystości wręczono uczestnikom puchary, medale i dyplomy oraz nagrody. Organizatorem regat byli Jacht Klub Polski Szczecin, UKS Fala i Marina w Trzebieży. Regaty honorowym patronatem objęli gmina Police, Polski Związek Żeglarski, Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski oraz Urząd Morski w Szczecinie. Wieloletnia tradycja imprezy, duże grono stałych uczestników i zaangażowanie organizatorów dowodzą, że pomysł regat jest trafiony, przyczynia się do jednoczenia braci żeglarskiej i rozpowszechniania idei żeglarstwa. W pierwszy majowy weekend w Trzebieży odbyło się 10. spotkanie pojazdów militarnych. Najwięcej atrakcji dla mieszkańców przygotowano na 1 maja. Z okazji świąt majowych spotkanie rozpoczęto hymnem i podniesieniem flagi państwowej. Życzę miłych wrażeń. Oczywiście mamy w tej chwili niepokój w Europie, wojna w Ukrainie, ale mi się wydaje, że te wydarzenia, które my dzisiaj wykonujemy, które spełniamy, również mają akcent patriotyczny. Wszystkiego dobrego. Impreza wróciła po 2 latach przerwy pandemicznej. Po części oficjalnej zabytkowe auta militarne i motocykle rozpoczęły paradę ulicami Trzebieży. Na licznych stoiskach można było obejrzeć i zakupić odzież i sprzęt militarny. Zlot samochodów militarnych dla mieszkańców był okazją do przejażdżki starym, strażackim Żukiem czy wojskowym Gazikiem. Wielkim powodzeniem cieszył się transporter opancerzony. Cieszę się, bo jest bardzo dużo nowych pojazdów, które do nas przybyły. No, a to raduje, bo wtedy wiemy, że to jest coś, co lubimy i że ludzie to też dobrze odbierają. No, w tym roku jest troszeczkę inaczej, bo odstąpiliśmy od dwóch rzeczy, bez żalu odstąpiliśmy, bo
postanowiliśmy, że nie będzie rosyjskich ani radzieckich mundurów, nie będzie wystrzałów ze względu na wojnę panującą w Ukrainie. W ten sposób się solidaryzujemy. Mamy barwy też Ukrainy, tak? Także po prostu, żeby wejść, po prostu wczuć się i przybliżyć się do tych uchodźców, które też są właśnie w Trzebieży. Wśród atrakcji czekających na uczestników były strzelanie z wiatrówki, militarny tor przeszkód, strażacki tor dla maluchów, pokaz ratownictwa medycznego i drogowego czy darmowa grochówka. Był to czas spotkań, rozmów i poznawania historii. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Pojazdów Militarnych. Wsparcia udzieliła gmina Police. Drugi dzień maja, gdy obchodziliśmy Dzień Flagi, dla burmistrza Polic Władysława Diakuna, jego pełnomocnika Witolda Króla i przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Rogowskiego był dniem spotkań z mieszkańcami i rozdawania biało-czerwonych flagietek. Można się spotkać, można wymienić jakieś zdanie i można również uzyskać informacje, co potrzebują. Na przykład to pani mówiła, że ławkę trzeba tu wymienić, bo jest w złym stanie. Już to przyjąłem, będę to realizował i zgłoszę do odpowiednich administracyjnych władz gminy. Podczas akcji mieszkańcy mieli możliwość rozmowy i zadawania pytań. Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej trwają od 2004 roku. Był to pomysł dziennikarza Andrzeja Zaporowskiego. Podczas akcji mieszkańcom rozdano około 1000 flagietek. 24 maja rozpoczęły się 3-dniowe egzaminy ósmoklasistów. Przystąpienie do testów jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. W szkole podstawowej w Tanowie pisało je 26 uczniów. Jestem przekonana o tym, że doskonale sobie poradzą. Pracowali wytrwale, sumiennie. Współpracowaliśmy w tym zakresie ze wszystkimi członkami Rady Pedagogicznej, ale przede wszystkim współpracowaliśmy z uczniami i z ich rodzicami. Myślę, że doskonale napiszą ten egzamin i wybiorą drogę swoją zawodową, przyszłą na miarę swoich możliwości. Do testów przystąpiło 500 000 uczniów w całym kraju. W tej liczbie jest ponad 7000 ósmoklasistów ukraińskich. W gminie Police do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 444 uczniów, w tym dwie osoby pochodzenia ukraińskiego, które zdawały testy w szkole w Jasienicy. To jest konsekwencja możliwości prawnych, bo prawo daje taką możliwość tym uczniom, że przystępują. Natomiast są to głównie ich decyzje. Uznali, że widocznie nie są na tyle gotowi, żeby podjąć się tego wysiłku. Całkowicie to jest zrozumiałe. Dla tych uczniów język polski jest czymś trudnym, nowa rzeczywistość, a tu jeszcze dodatkowy stres. We wtorek ósmoklasiści pisali test z języka polskiego, w środę z matematyki, a w czwartek z języka obcego. Wyniki testów będą znane 1 lipca.